Cześć Gosiu. Jak zwykle uśmiechnięta, pełna energii, czyli taka jak nowa inwestycja firmy Modera, osiedle Morena. Jeśli można powiedzieć, że nasza nowa inwestycja jest uśmiechnięta i pełna energii, to niech tak jest. Zgadzam się. No niech jest takie dobre porównanie. W porządku. Okej. Okay. Na pewno, bo jest pozytywna, jest w Iławie. Iława cała jest zielona, uśmiechnięta i też wykazuje pełno energii, póki jeszcze słońce świeci. A powiedz, ponieważ jest to nowe osiedle i też nowa propozycja dla klientów, z tego co wiem, macie do dyspozycji, do zaoferowania 3 różne metraże budynków. Tak, mamy do zaoferowania w obrębie naszej nowej inwestycji, czyli całego osiedla, na które będzie składało się 22 budynki finalnie, czyli 44 domy. Mamy wśród nich 3 różne modele budynków mieszkalnych. I to są budynki parterowe oraz piętrowe. Piętrowe możesz kojarzyć z osiedla przy rodzinie, bo to jest bardzo podobny produkt, jest lekko zmodyfikowany, ulepszony. Ale też poza tymi piętrowymi właśnie mamy u siebie budynki parterowe. I to, co przede wszystkim nas wyróżnia tutaj na rynku, jeśli chodzi o domy jednorodzinne, są to domy o różnych metrażach, od naprawdę takiego ekonomicznego, niedużego, czyli 77 metrów kwadratowych z małym hakiem, do 115 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Tak więc w zależności od Twoich potrzeb jako potencjalnego klienta, możesz sobie dobrać metraż taki, który będzie dla Ciebie odpowiedni. I trzeba przyznać, że w sumie to jest w tym momencie jedyna inwestycja deweloperska w Iławie, która buduje domy jednorodzinne. Podkreślamy, w Iławie. Nie na obrzeżach, nie gdzieś w pobliżu, ale w Iławie. Dokładnie tak. Znajdujemy się bardzo blisko centrum, bardzo blisko takich strategicznie ważnych miejsc w Iławie, ponieważ w ogóle inwestycja położona jest przy Alei Jana Pawła II w okolicy skrzyżowania z ulicą Piaskową. Tak więc w zasadzie masz bardzo dobrą bazę wypadową i do centrum miasta, i na wylot na Lubawę lub Ostródę. Tak więc lokalizacja sama w sobie daje duże możliwości takiego komfortowego korzystania z dobrodziejstw mieszkania w mieście, czyli w Iławie, bo rzeczywiście domy są w Iławie, nie są poza jej obrębem. Jednocześnie korzystając z zalet mieszkania w domu jednorodzinnym, tak? Czyli masz swój ogródek, masz bardzo blisko zieleń, ponieważ znajdujemy się blisko terenów obszaru Natura 2000, gdzieś blisko, przepraszam, również blisko ścieżki dydaktycznej nad Iławką, ścieżki rowerowo-pieszej nad Iławką, tak więc jesteś w mieście, ale nie jesteś w mieście, można powiedzieć. Więc to tak, lokalizację mamy rzeczywiście bardzo atrakcyjną. Tak, znam okolice, wiem, że tam w pobliżu i są tereny zielone, i jest ścieżka rowerowa, i są naprawdę fajne takie miejsca do spaceru, do gdzieś jazdy rowerem, uprawiania sportu. I też samo osiedle jest przygotowane, dostosowane w ten sposób, że tak na dobrą sprawę wszelkie instalacje, drogi, lampy, ogrodzenia są już tam, będą na miejscu i na potrzeby klientów. Tak, to jest bardzo istotne. Chcemy oddać klientowi produkt zupełnie gotowy. Taki, wiesz, bo to generuje duży stres, kiedy kupujesz dom jednorodzinny lub inną nieruchomość i nie masz tak naprawdę drogi dojazdowej, nie masz wybrukowanego podjazdu, że tak powiem, brudną nogą wchodzisz do domu, tak? Bo musisz przejść gdzieś tam przez kałużę, masz nieogrodzony swój ogródek. Tak więc bardzo zależy nam na tym, żeby klient otrzymał od nas maksymalnie kompleksowy produkt, który nie będzie jego angażował, jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu. Oczywiście wnętrze wykańczasz według swoich własnych potrzeb. Tak? Każdy ma różne wizje na to, jak chciałby, żeby jego dom w środku wyglądał, ale z zewnątrz wchodzisz na gotowe. Tak więc to jest na pewno duża zaleta. Droga wewnętrzna, oświetlenie tejże drogi wewnętrznej i podjazdów do domu, odwodnienie drogi, tak, czyli zagospodarowanie wody deszczowej, wszystko masz tak naprawdę na gotowo. Wyrównany teren w ogródku, ogrodzony ogródek, wchodzisz, sadzisz pomidory, że tak powiem, czy inne tuje, i korzystasz po prostu ze swojej własnej przestrzeni.
Wspomniałaś na początku o tym, że macie w ofercie domy parterowe. Czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego akurat na to rozwiązanie postawiliście? Tak naprawdę postanowiliśmy postawić na domy parterowe na tym drugim osiedlu w wyniku rozmów z klientami, z którymi spotykaliśmy się przy okazji sprzedaży osiedla przy rodzinie. Tam mieliśmy tylko domy piętrowe, tak, dwukondygnacyjne i kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, którzy się interesowali zakupem naszego domu, często wspominali o tym, że szukają tak naprawdę dla siebie domu, wiesz, na jesień życia, można powiedzieć, tak? Po to, żeby tam już zamieszkać do końca życia, żeby się tam ułożyć i gdzieś spędzić tam dobre lata. I zauważyliśmy w nich pewną obawę, że schody mogą w pewnym momencie stanowić dla nich jakąś trudność. Tak więc na pewno parterówka jest myślą o osobach, które albo są w wieku podeszłym, albo myślą o tej przyszłości, tak? Że kiedyś się w tym wieku podeszłym jednak znajdą, ale również dla osób, które borykają się z niepełnosprawnościami, na przykład z niepełnosprawnością ruchową, gdzie schody, progi będą stanowiły dla nich barierę. Więc parterówka jest takim doskonałą odpowiedzią na tę właśnie potrzebę komfortu, bezpieczeństwa i takiej, wiesz, wygody, braku barier. Ale oczywiście parterówka będzie dobrym rozwiązaniem dla każdego, tak? Tak więc jeżeli nie lubisz się męczyć i nie lubisz chodzić po schodach, to parterówka jest jak najbardziej okej. Okay. Więc parterówka jest bardzo fajnym, uniwersalnym rozwiązaniem dla każdego finalnie. Choć ja osobiście w tym projekcie piętrowym bardzo mi się podoba, że na górze jest część sypialniana, część taka, w której możesz, wiesz, mieć bałagan tak naprawdę, a gości przyjmujesz na dole w salonie. Tak więc co chcesz? Tak naprawdę musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czego szukasz. My oczywiście pomożemy znaleźć ci odpowiedź na to pytanie i wtedy wśród naszych trzech domów możesz wybrać. To jest ogromne dla nas, ogromna radość, że możemy rzeczywiście tak, wiesz, dobrać pod klienta to, co mamy najlepszego i pod jego potrzeby. Tu nie ma miejsca na kompromis, po prostu tego potrzebuję, okej, okay, to ci proponuję i możesz z tego korzystać. Czyli tak na dobrą sprawę jesteście uniwersalni, elastyczni w rozmowach i staracie się odpowiedzieć na potrzeby klientów, którzy się do Was zgłoszą. Tak sobie myślę, że z jednej strony to jest fajna oferta, ponieważ są trzy powierzchnie budynków, dla osób, które kiedyś wybudowały sobie za dawnych lat domy o dużej powierzchni, już teraz są w trochę podeszłym wieku i te domy zaczynają im ciążyć, ponieważ koszty po raz dwa, no już trochę mobilni pewnie też są, mniej, ale z drugiej strony to też jest fajna oferta dla osób, które mieszkają w bloku, trochę zaczyna być im ciasno, trochę brakuje im miejsca, dzieci zaczynają biegać i już gdzieś tam im świta, gdzieś tam im krąży po głowie taka myśl, kurczę, może jednak domek. Nawiążę do tej pierwszej grupy, o której wspomniałeś. Bardzo często w rozmowach przewija się za duży dom, że ktoś kiedyś, wiesz, inwestował w rozpędził budowę, się. Rozpędził się, gdzieś tam postawił sobie dom 250 metrów, przypuśćmy. I ten dom był świetny do momentu, kiedy był pełen, kiedy były dzieci, kiedy rzeczywiście każdy pokój był zapełniony. I wtedy on spełniał potrzeby danej osoby, ale dzieci podrosły, wyprowadziły się i dom stoi pusty w większości. Tak więc na pewno to jest jeden taki przypadek, który często się gdzieś pojawia. Drugim takim przypadkiem jest to, że kiedyś chyba myśleliśmy trochę więcej o tym, żeby mieć dużo, żeby mieć tej przestrzeni dużo więcej. Okazuje się, że jest to w pewnym momencie, w pewnym sensie pułapka, bo ten dom trzeba ogrzać, za ten dom trzeba zapłacić podatek, ten dom trzeba umeblować, raz na jakiś czas trzeba go odmalować. Im większy metraż, tym koszty rosną. Oczywiście. Kosztuje to więcej też Twojego zaangażowania i pracy. Podobnie rzecz się ma tak naprawdę z ogrodem. Wszyscy lubimy duże ogródki, ale musisz to skosić, tak? Musisz o tą zieleń zadbać i w pewnym momencie okazuje się, że nie potrzebujesz takiego wielkiego trawnika, i chciałbyś gdzieś tam minimalizować bardziej tą swoją powierzchnię życiową. Ale też wspomniałeś o osobach, które mieszkają obecnie w bloku i to jest fakt. Ja sama mieszkam jeszcze w bloku.
I rzeczywiście brak po pierwsze podwórka, tego miejsca, gdzie możesz wyjść na kawę albo po szlafroku, dokładnie, usiąść sobie, wiesz, na leżaczku, poczytać książkę albo gdzieś wstawić dziecku, wiesz, trampolinę, przypuśćmy, tak, żeby mogło się wyhasać. Tak więc to jest przede wszystkim dyskomfort mieszkania w mieszkaniu. No i brak trochę takiej przestrzeni na przechowywanie gratów, mam tu na myśli, wiesz, choinkę z bombkami czy buty zimowe. No, ja to wszystko upycham gdzieś tam w piwnicy i jestem pewna, że nie tylko ja, więc fajnie byłoby mieć swój strych, fajnie byłoby mieć takie pomieszczenie gospodarcze jak kotłownia, w której po prostu mogę gdzieś tam mieć ten bajzel i tak z tym funkcjonować bardziej komfortowo. Jasne. Tak myślę, że spojrzałem sobie na projekty, pewnie inne osoby również, popatrzyły, fajne osiedle, fajne miejsce, fajne miasto, jeśli nie znały jeszcze Iławy, ale zaczynają myśleć, kurczę, czy to, no, faktycznie ten budynek jest dla mnie, czy te rozwiązania, które zostały tam zastosowane, będą na przyszłość dla mnie miłym zaskoczeniem, nie będą stanowiły problemów, bo oglądam, czytam oczywiście pewne poradniki, oglądam filmy i coraz więcej mam znaków zapytania i nie wiem w sumie na co postawić. No rzeczywiście, jak zaczniesz czytać w internecie, to jakby nadmiar tych informacji jest często przytłaczający, dlatego warto, żeby ktoś pomyślał o takich rzeczach trochę za ciebie, wyprzedził twoje potrzeby, które mogą się z biegiem czasu tak naprawdę pojawić. Proces projektowania osiedla i naszych domów jednorodzinnych był bardzo długi i poświęciliśmy masę rozmów na to, żeby maksymalnie wycisnąć, wiesz, jak cytrynę z tego projektu, wszystko, co może finalnie wpłynąć na komfort klienta. Chcemy, ponieważ są to nieduże metraże, tak, jak tutaj w porównaniu do domów jednorodzinnych 250-metrowych, są to nieduże metraże, bardzo wielkie znaczenie ma funkcjonalność i wykorzystanie każdego centymetra tak naprawdę nieruchomości po to, żeby ją w prawidłowy sposób zagospodarować. I żeby ona cię nie irytowała, tak, na dłuższą metę, żeby ona była dla ciebie przyjazna i żebyś się po prostu mógł realizować w tymże domu. To jest jedna rzecz, tak więc na pewno układ pomieszczeń przemyślany, przewałkowany, naprawdę na wiele razy, tak, na wszelkie sposoby, żeby tak jak mówię, wykorzystać potencjał tego domu. A druga rzecz, bo wspomniałeś o tym, żeby ten dom tak naprawdę, tak to zrozumiałam, żeby się rozwijał, tak? Razem tak, z żeby on na przyszłość, żeby bardziej mi ułatwiał życie niż powodował problemy. I tu stąd to pytanie, jak do tego tematu podeszła Modera w tej inwestycji? Wiesz co, chcieliśmy, żeby nam dom, nasz dom, nasz projekt był taki, który pozwoli tobie w dowolnym momencie ten dom ulepszać, tak naprawdę. Wiesz, kiedy wchodzisz do domu, na przykład z mieszkania, nie wiesz do końca, co będzie ci potrzebne, ale z czasem zauważasz, że potrzebujesz, przypuśćmy, rekuperatora, rekuperacji. Dom jest tak skonstruowany i tak przygotowany, że w każdym momencie możesz to urządzenie wyposażyć, jakby i ten rekuperator wstawić, rekuperację odpalić, tak samo klimatyzację, tak samo w dowolnym momencie masz przygotowane instalacje po to, żeby zainwestować w rolety zewnętrzne, tak, dla swojego bezpieczeństwa, komfortu. Tak więc odkurzacz centralny, również masz, wiesz, rozpiętą instalację i po prostu dokupujesz urządzenie i masz odkurzacz centralny. Tak więc staraliśmy się wyprzedzić pewne potrzeby, pewne myśli, pewne pomysły tak naprawdę klienta po to, żeby on już miał ułatwioną drogę do tego, żeby czy na etapie budowy jeszcze, czy już kiedy tam mieszka, żeby móc ten dom sobie udoskonalać. Bo to wpływa, wiesz, znacząco na komfort twój życia w nim i takie, no, spełnianie marzenia, wiesz. Kurde, irytuje mnie ten jeżdżący odkurzacz, czy latanie tak, ze zwykłym, standardowym odkurzaczem. Dokupuję odkurzacz i już mam, dom jest na to gotowy. Nie robię jakichś, wiesz, wielkich rewolucji tak naprawdę remontowych. Fajnie powiedziałaś o tym, że przemyśleliście tak na dobrą sprawę, zrobiła się burza mózgów na temat tych rozwiązań, bo faktycznie myślę, że dużym kłopotem dla osób, albo nawet nie myślą o tym, które przenoszą się z mieszkania, że nagle to jest ich, powiedzmy, pierwszy dom, że potrzebne im będzie przyszłościowo to i to i to. Więc to myślę, że jest świetnym rozwiązaniem. No i tu dochodzimy do pewnego takiego
rozwiązania, które u Was jest wisienką na torcie i które jest takim powodem do dumy. Konfigurator online, jeśli możesz przybliżyć wszystkim, o co chodzi. Konfigurator online, jak ktoś grał kiedyś w Simsy, to na pewno będzie się dobrze w konfiguratorze bawił. Chyba musimy tam dodać tego ludzika, wiesz, żeby rzeczywiście on sobie chodził po tych pomieszczeniach. Konfigurator online jest takim narzędziem, które Tobie jako klientowi ma pomóc wyobrazić sobie siebie w tym domu. Wiesz, wchodzisz na stronę internetową, wybierasz z lotu ptaka dom, który Cię interesuje, wybierasz połówkę, w której chciałbyś mieszkać, tak? Tak więc lewa, prawa. Wchodzisz na tę połówkę i możesz sobie obniżyć, widzisz domek, możesz nim kursorem pokręcić, w każdą stronę obejrzeć go z każdego kąta. Wybierasz sobie, obniżasz sobie ściany i widzisz wnętrze domu, tak? Czyli widzisz pomieszczenia, widzisz przykładowe umeblowanie, więc możesz sobie no, z dużą łatwością wyobrazić siebie w środku, ale to nie wszystko, bo możesz sobie przeklikać warianty układu pomieszczeń w środku, tak? W naszym standardowym, na przykład jeśli chodzi o parterówki, w standardowym projekcie są 3 sypialnie, ale przypuśćmy, nie potrzebujesz 3 sypialni, bo przypuszczalnie jesteś singlem jest Ci zbędna po prostu taka ilość miejsc do spania, tak? Potrzebujesz jednej sypialni na gości, bo raz na jakiś czas odwiedza Cię rodzina, potrzebujesz dla siebie miejsca, a na przykład chciałbyś powiększyć salon, więc wybierasz między tymi wariantami w konfiguratorze, przeklikujesz sobie tak naprawdę układ pomieszczeń i obserwujesz sobie, wiesz, kręcąc, patrząc, co spełni Twoje własne potrzeby, bo to chodzi o to, żeby ten dom pasował do Ciebie, nie do nas jako do dewelopera, żeby on Tobie odpowiadał, żeby on był skonstruowany na Twoich zasadach. Więc wybierasz sobie spośród kilku wariantów, które przygotowaliśmy, staraliśmy się trochę przewidzieć znowu to, jakie mogą być oczekiwania. No i mamy na przykład 2 duże sypialnie zamiast 3 małych. Mamy 1 dużą sypialnię z garderobą plus większy salon. Tak więc polecam naprawdę pobawić się tam, popatrzeć. No i tak, wiesz, pobudzić wyobraźnię, zobaczyć, jak się w takim miejscu mieszka. Dla mnie w ogóle super narzędzie. Oczywiście można z niego skorzystać online, można z niego skorzystać spotykając się ze mną w biurze sprzedaży lub mam też oczywiście dla osób, które lubią, wiesz, papier, bardziej analogową wersję rozmowy tak naprawdę i tutaj oferty. Na papierze możemy pomóc, oczywiście dobrać taki wariant. To jest super, uważam, że to ja osobiście jestem bardzo z tego dumna i liczę na to, że znajdzie to odbicie, wiesz, w zadowoleniu klienta. No zdecydowanie, jeśli można pobawić się i pobudzić wyobraźnię, myślę, że będziecie mieli dużo zadowolonych klientów i dużo zapytań. Dziękuję Ci, Gosiu, świetnie nakreśliłaś ten taki początek. Myślę, że i tak jeszcze wrócimy i z Tobą, i z innymi osobami z Modery do rozmów. No i do zobaczenia na osiedlu Morena. Super, dziękuję. Zapraszam.